Cześć kochani! Witam Was na kanale Ekokreatywna i dzisiaj zapraszam Was na super stylówy jesienne. Bardzo się cieszę, bo długo już planowałam te stylówki razem z Anią. Kto ogląda nasz sklepik, to wie, kto to jest. Ania, fotografka. No i z Anią wymyśliłyśmy stylówy. Ania się tutaj mega przyłożyła do zdjęć, więc jeżeli Wam się filmik spodoba, to Was bardzo proszę, koniecznie polubcie Instagrama, zaobserwujcie Anię na Instagramie, podam wszystkie linki w opisie filmu, słuchajcie, bo ostatnio niektóre linki kasują niestety z komentarzy, więc lepiej zajrzyjcie sobie do opisu i zaobserwujcie. Słuchajcie, tymczasem jeszcze Wam powiem, że jej Instagram to foto Anna Paloma. Na moim Instagramie też się będą pojawiać zdjęcia z tej sesji. I słuchajcie, oczywiście wszystko to są stylówy second handu, z rzeczy moich, z szafy, ale także z rzeczy takich pojedynczych, które są czy w sklepie, czy będą w sklepie dopiero. To niektóre to są rzeczy, to Wam powiem dopiero. I wymyśliłam taki motyw przewodni jesieni. Każda stylówka, każdy, powiedzmy, grupa stylówek będzie miała swoją nazwę zaczerpniętą od jesieni właśnie, od różnych zjawisk jesiennych. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Oczywiście, jeśli tak, to koniecznie polubcie filmik i zasubskrybujcie kanał. Bardzo zależy mi na rozszerzaniu zasięgu. Przechodzimy teraz już do konkretów. Oczywiście stylówki to będą w jesiennych trendach, jak najbardziej modnych kolorach, wzorach, bo wiecie, na przykład kratka jest, jak zwykle zresztą w jesieni, kratka jest bardzo modna, szczególnie właśnie jakieś takie okrycia wierzchnie, narzutki w kratkę, szale w kratkę, więc zobaczycie takie właśnie tematyczne dzisiaj stylówy. Zapraszam i zaczniemy, słuchajcie, od takiego jesiennego klimatu. Jeszcze chcę Wam, zanim przejdziemy dalej, powiedzieć, że wiele z tych stylówek będzie z rajstopami. Specjalnie wziąłem to tak do ręki, bo ciężko pokazać tu pojedyncze rajstopy. Poszłam polować na rajstopy do galerii Modliniczce, czyli do Factory Outlet w Krakowie, do wyprzedażowego sklepu Intimissimi, właściwie Calcedonia w tym przypadku, to jest połączone. No i pokażę Wam krótką przebitkę, jak szukałam rajstop do tych stylówek i w ogóle, żeby się zainspirować kolorami rajstop. Zobaczcie sobie tą, tymczasem, kto oglądał relacje ze sklepiku, z naszej rocznicy sklepiku, to widział tam sklepik, możecie sobie oczywiście zajrzeć do tej relacji, w live'ach jest, w materiałach na żywo. Możecie sobie zajrzeć, bo pokazywałam sklepik z rajstopami, który jest na naszej ulicy, tam gdzie mamy sklepik w Bieliczce. No i ten pan, który jest właścicielem sklepu, ma naprawdę bardzo, bardzo fajne rajstopy, bardzo Wam polecam. I zobaczycie te rajstopy tu w stylówkach, będę o nich tam mówić po kolei. Zawsze obkupię się tam niesamowicie rajstopami na jesień, no a że rajstopy w tym roku są bardzo modne, szczególnie właśnie takie kolorowe, nietransparentne rajstopy, wyraziste rajstopy, no to zobaczycie je. Także będą to takie trochę rajstopowe stylówy. Idziemy dalej. Już po. Słuchajcie, no niestety rajstopy trochę rozczarowują teraz w outlecie, nie wiem dlaczego. Kiedyś było tego tak dużo i naprawdę były super, super ceny. No teraz wiadomo, też taniej, ale bardzo mało rajstop. Może to się zmieni. Kupiłam w zasadzie tylko jedne rajstopy z wyprzedaży. Już Wam pokazuję. I to są rajstopy w kolorze khaki. Ale pójdę też do znajomego pana, który ma sklepik koło nas na ulicy Seraf. I słuchajcie, teraz zaczniemy od tematyki takiej typowo jesiennej. Pierwsze stylówy będą się nazywać, nazwałam je tak, jesienna szaruga.
Będą to stylówki w odcieniach szarości, takiej raczej jasnej szarości. Weźmie tam udział też specjalna aktorka, moja kotka Kizia. Takie rajstopy, które tutaj mam, które kupiłam właśnie u tego pana w sklepie, zobaczcie. Są takie w listki, powiedzmy sobie szczerze. Szare, w takie szare listki, ciemnoszare listki. I naprawdę są to super rajstopy. Bardzo fajne, takie atłasowe. Co jest świetnego w tym, właśnie to mi polecał zawsze pan, że są to rajstopy dwustronne. Możecie też dać na tą stronę, na której są takie liście, ciemnoszara i jasne liście. Także można je używać dwójnasób, można powiedzieć. I właśnie zobaczycie je do obszernego swetra od Kokomore i do takiej mini spódniczki z wełny, do botku, do wysokich takich traperów. No i tam będzie też brał udział szal i kotek. Także jest taka bardzo ciepła jesienna stylowa, sweter. Można właśnie się jeszcze opatulić szalem w pięknych takich właśnie mglisto-szarych kolorach, jak jesienna szaruga listopadowa na przykład. I wtopimy się w krajobraz. Mi się mega podoba ta stylowa, jestem też ciekawa waszych opinii, więc koniecznie piszcie, które stylówki wam się najbardziej podobały, które były takie najbardziej w waszym stylu. No, tutaj mamy jedną szarą, druga stylówka jest troszeczkę ciemniejsza, tutaj mam kaszmirowy kardigan, taką narzutkę, którą chyba nie wzięłam tutaj. W każdym razie jest to taka narzutka z wełny w takie duże kurze łapki jakby, szare z szarym, ciemno i jasno szare. I będzie też właśnie występowała tutaj ta sama jakby stylowa, tylko w lekko zmienionej wersji, z innym swetrem i z właśnie tą narzutką zamiast tamtego swetra. No i uważam, że rajstopy tutaj można by w tej drugiej stylówce odwrócić właśnie na tą lewą stronę. Już tego nie zrobiłam, bo wiecie, jednak jest to bardzo czasochłonne robienie takich stylówek. W związku z tym już nie kombinowałyśmy z zmienianiem strony rajstop i wiecie, z przebieraniem całego looku, ale można by tak właśnie zrobić. Zwróćcie uwagę, bo wiele rajstop tego typu z takim 3D nadrukiem, takim jakby wplecionym, można właśnie używać na dwie strony i to jest bardzo fajny myk, bo możemy sobie stworzyć wtedy dwie wersje, jedną wieczorową, jedną dzienną na przykład. To jest naprawdę spoko myk. Bardzo was przepraszam za hałas od moich sąsiadów, bo tutaj jakaś dyskoteka się odbywa. Mam nadzieję, że nie wytną mi dźwięku przez to, ale spróbuję to zagłuszyć własną muzyką jakąś nałożoną. Jest tu jakiś beat w każdym razie, który strasznie nawala. Także bardzo was przepraszam, na to niestety nie mam żadnego wpływu. A już zaczęłam, no i nie miałam wyboru. Także, moi drodzy, kolejne stylówy będą się nazywać Pogoda w kratkę. No i oczywiście moda na kratę, jak zawsze na jesień, zimę, to są rzeczy bardzo stylowe, krata. I tu wam pokażę kilka stylówek. Jedna jest taka, którą już praktycznie widzieliście, zmieniłam tylko trochę dodatki. I to jest mianowicie taka sukienka asymetryczna z niedawnych zakupów w Janowie Lubelskim. W przepięknych kolorach, właśnie takich, ten szczególnie kolor taki różowy mi się kojarzy z jesienią. Takie ciemno-stalowe rajstopy, czarne bodki. No i do tego tutaj kilka, słuchajcie, możliwości, bo między innymi włożyłam sobie taką narzutkę wełnianą, którą widzieliście w niedawnych zakupach. Taką piękną narzutkę z tym 3D kwiatem, taka jakby chryzantema 3D. No i dlatego Pogoda w kratkę. To jest takie bardzo fajne zestawienie moim zdaniem. Do tego pasująca torebka. Oczywiście może być też i czarna, jeżeli tutaj nie macie za dużo kolorowych dodatków, to jak najbardziej czarna torebka też pasuje. Ja się tutaj pobawiłam kolorystycznie z dodatkami, także mam kilka różnych wersji. Kolejna rzecz to taki płaszczyk, który zobaczycie też szczegółowo w kolejnym filmiku, bo jest z nowych zakupów. Też wełniany taki płaszczyk w stylu oversize z pięknymi takimi fuksjowymi dodatkami. No i to jest, tutaj też nawiązuje do tych pięknych astrów, które nawet tam widzicie w tle. Oczywiście z pasującą torebką, która tutaj nam rozświetla. Bardzo modne są te takie jaskrawe, kolorowe akcenty, które nam trochę się wybijają ze stylu. Więc ja tutaj użyłam kilka razy właśnie takich torebek, które nam w tych trendach rozweselają i tak dodają takiego pieprzyku do stylówek. Bardzo fajna kurtka, słuchajcie, taka lekko oversize, w bardzo uniwersalnym rozmiarze, moim zdaniem przepiękna kolorystyka i też pasuje fajnie właśnie do tej sukienki w kratę. W ogóle do tej sukienki wiele rzeczy pasuje. To jest ostatnio moja ulubiona sukienka na jesień, która będzie na jesień.
No i jeszcze mamy tutaj, słuchajcie, wersję z taką tą, z takim tym, z tą pelerynką Sherlocka Holmesa, powiedzmy, te kraty. Tutaj już dałam inne dodatki troszeczkę. Tutaj sobie zmieniłam już i torebkę, i tam niektóre elementy stroju, żeby było inaczej, po prostu tak bardziej, no, że po prostu, żeby było urozmaicenie, słuchajcie. Trzeba sobie urozmaicać, żeby nie było nudno nam w życiu. Także takie piękne stroje, tutaj mam taką właśnie, słuchajcie, ten płaszczyk na rzutkę z wełną od John Rocka, to jest naprawdę piękne, to jest naprawdę mega stylowe. Jestem bardzo ciekawa też, jak się podobają Wam zdjęcia i stylówki, jakby kompozycje, które stworzyła Ania, piszcie koniecznie. Tak, idziemy dalej. Jeszcze nie koniec kratki. Aha, jeszcze w niektórych stylówkach dla rozświetlenia wystąpił ten przepiękny szetlandzki szalik, szkocki szalik, w cudownych kolorach, które właśnie dają tutaj takie rozświetlenie, dodaje takiej barwy i żywości. Użyłam też kolorowych torebek, na przykład torebkę z wełny w stylu Chanel, którą tutaj mam. I te torebki też wystąpią w kilku stylówach. Widzicie, jest tu jedna taka z wełną, druga jest taka welurowa w takim bardziej fioletowym kolorze, też będzie występowała w stylówach. Także lecimy, słuchajcie, dalej. Dobra, to była pogoda w kratkę, ale nie koniec, bo jeszcze jest jedna sukienka, która niestety jest na mnie niedobra i ona, ją zobaczycie w kolejnym polu. Będę o niej opowiadać teraz, nie będę się nad tym rozwodzić, bo tutaj chodzi o stylówki. Pokazuję Wam tylko, że mam taką większą nieco, w rozmiarze 40, sukienkę taką przed kolanko, z wełną właśnie, w przepięknych kolorach. To Wam pokażę, bo to mnie zainspirowały właśnie te wrzosy, śliwki, te wszystkie astry i inne rośliny jesienne. No i ta sukienka jest naprawdę bardzo jakościowa, ma super materiał, bardzo ładnie leży też, bardzo fajnie podkreśla sylwetkę, to jest idealna rzecz do podkoszulka w jednych z tych kolorów lub do golfiku. Słuchajcie, takie sukienki pięknie wyglądają do obcisłego golfiku pod spód i właśnie do rajstop. Tutaj mam wręcz rajstopy w takim fioletowym kolorze jak sukienka, dosłownie. Akurat bluzkę mam tam inną pod spodem, ale do tego, słuchajcie, żeby dopełnić stylówy, mam taki fioletowy płaszczyk. Fioletowy płaszczyk i fioletową welurową torebeczkę, taką małą. Ten płaszczyk jest prześliczny i ma super skład. To jest płaszczyk od Lee Cooper w takim sukienkowym stylu, właśnie w śliwkowym kolorze. Jest prześliczny. Jest bardzo, bardzo fajny, idealny na jesień w kolorystyce. No i tutaj bardzo mi się podoba kolor tej całej stylówy i te zestawienia kolorystyczne. Mega to jest dla mnie właśnie takie jesienne, takie, ale takie ożywiające jesienne. Nie taka właśnie jesienna szaruga, jak było na początku, tylko taka, no takie piękne właśnie soczyste kolory tych śliwek, tych owoców. Fascynują mnie te zestawienia, dlatego robię dla Was takie właśnie soczyste stylówy. Widzicie, jak tutaj mam te kwiaty, żółcienie, fiolety, jakieś tam biskupie kolory i tak dalej. Słuchajcie, idziemy dalej. No to teraz przechodzimy do stylówek na owoce i kwiaty w ogóle. Także następny kolor to właśnie będzie to bordo. Wiecie co? Jedna ze stylówek to jest stylówka z taką sukienką, długą sukienką z tym rybim ogonem. Ona jest bardzo, bardzo fajna w takim właśnie kolorze śliwkowym. Ma takie lekko obrzeże w innym kolorze i do tego dobrałam sobie rajstopy też w podobnym kolorze, widzicie, takie trochę półprzezroczyste jeszcze, do bodków. Tutaj będą dwa rodzaje bodków, jedne takie na obcasie, takim grubszym, klockowym, drugie takie wyższe, na cienkim obcasie. No i do tej sukienki mam tutaj taką narzutkę, ona jest, słuchajcie, chyba z alpaki 100%. Ręcznie robiona taka narzutka, bardzo fajne to jest, można właśnie to ubrać jako taki ocieplacz sobie na sukienkę, ewentualnie nawet na jakiś płaszczyk, bo tutaj akurat jeszcze nie są to zimowe stylówy, więc zdecydowałam się tylko na takie dodatki. No i oczywiście odpowiednia torebeczka i stylówka, słuchajcie, hibiskus i śliwki. Tak to nazwałam, jest to bardzo śmieszne według mnie, ale no cóż, hibiskus i śliwki, taki pomysł.
kolorze hibiskusa i śliwek. Takie miałam inspiracje owocowe do tego. Ale bardzo podoba mi się kolorystyka. Ciekawa jestem waszej opinii o tej stylówce. Mnie się mega podoba. Tutaj w niektórych stylówkach też taka torebka, którą będziecie widzieć w następnym holu, wystąpiła. W ślicznym właśnie takim bordo-śliwkowym kolorze ze skóry. Zobaczycie ją w kolejnym filmiku, więc nie będę teraz się nad nią rozkliwiać, ale naprawdę piękna, jakościowa, skórzana torebeczka. No i właśnie, jak ktoś lubi te kolory, no to to jest to. Stylówka taka tone on tone, różne odcienie. Od jaśniejszego do ciemniejszego, podobnego, tego samego w zasadzie koloru, można powiedzieć. Kochani, następna stylówa znowuż, właśnie dwie stylówy, to będzie kolorystyka taka wrzosowa. To znowu właśnie nazwałam wrzosy. Wrzosy i astry, o! Czyli będą to kolory z takiej gamy fioletów. Trochę różu będzie do tego, takie trochę dodałam tych astrów. Albo hibiskusa właśnie. I ten płaszczyk będzie występował w pierwszej stylówce, ten płaszczyk od Boden w stylu lat 60. wełniany. Piękny ma, przepiękny ma kolor. Mam tam też taki jasnofioletowy golfik, spódniczkę fioletową, która nawiasem mówiąc idzie do sklepu, bo jest za duża na mnie. Ale jest mega fajna. No i wszystko jest w jednym kolorze. Buciki fioletowe, wrzosowe, fioletowe rajstopki. Jedynie co to przełamałam tutaj trochę tą taką lekką, mdłą kolorystykę, taką wyrazistą torebką. Pokazywałam już tą torebkę i szalę. Wiecie co? Ojej, no wszystko mi spadło, ale nie przejmujemy się. Przełamałam to, bo stwierdziłam, że te kolory są dosyć takie, zlewają się ze sobą, tak? I trochę, żeby jednak dodać takiej pikanterii, żeby tak trochę rozświetlić tą stylówę, to właśnie znowu ten szal i różowa torebka też dają fajny taki feel w tym. Bardzo ładnie to się zgrywa wszystko w jednej kolorystyce, w jednej gamie kolorystycznej, od fioletów do takich fuksji wręcz i magenty nawet. Także też piszcie, co sądzicie. No i jeszcze druga wersja jest z tym pięknym żakietem z ostatnich zakupów i ta wersja jest już trochę taka bardziej monokolorystyczna, ale też bardziej, bardzo mi się podoba. I tutaj znowu zastosowałam ten modny teraz trik z wyrazistymi dodatkami. Także fajna marynara bardzo, bardzo fajny żakiet, który można użyć do sukienki, który można użyć do spodni, do wszystkiego w zasadzie. Miałam zamiar zrobić Wam stylówkę ze spodniami, ale jednak skupiłam się teraz na tych sukienkach, rajstopach i na takich stylówach bardziej kobiecych, tym razem. No też oczywiście spodnie też mogą być kobiece, nie wykluczamy. Być może stylówy ze spodniami też będą jednym z tematów kolejnych programów. Tymczasem przechodzimy teraz z tych wszystkich wrzosów delikatnych i tak dalej do innej gamy kolorystycznej, mianowicie do żółci i zieleni. I tutaj znowu nazwałabym te stylówki chryzantemy i róże. O, widzicie? Chryzantemy i róże. I nawet chryzantemy i róże występują w tych stylówkach, dosłownie. Te chryzantemy, które tutaj macie, typowo jesienne dla mnie kwiaty, ale róże, u mnie, słuchajcie, te róże, co tutaj widzicie, żółte, występują właśnie aż do, kwitną aż do, w sumie do końca października nawet. Więc naprawdę mi się bardzo kojarzą z jesienią też. No i zrobiłam tutaj tych kolorów trochę. Użyłam mianowicie raz spódniczki, która też będzie w kolejnym holu, razem ze swetrem. Obie te rzeczy zobaczycie później w zakupach, a nawet w różnych zakupach, powiedziałabym, nawet nie w kolejnym filmie. Piękna spódniczka od Benettona, taka w pięknym żółcieniu takim, ale nie będę się nad nią rozkliwiać, bo jak mówię, jeszcze będzie o niej. Duży, oversize'owy sweter ze super składem, taki limonkowy komin, limonkowe rajstopy i botki. No i tutaj mamy, można się bawić jakimiś dodatkami jeszcze, torebki, szale, płaszcz khaki można by dołożyć jakiś na przykład, albo w kolorze żółtym, takim musztardowym. I nawet użyłam tutaj fascynatora takiego w kolorze takiej, właściwie nawet w kształcie i w charakterze takiej dużej chryzantemy złocistej. O, chryzantemy złociste. Tylko nie powiem w czym, bo to nie wypada na tym kanale chyba. Słuchajcie, także jest taka jedna stylowa, ona jest taka wystrzałowa trochę. I druga stylowa to jest z moją sukienką, tą taką, które miałam dwie sukienki. Jedna się sprzedała. Tą sobie zostawiam i też jakby ten sam zestaw zamieniłam tylko sukienkę i do tego jeszcze będzie taki
limonkowo-oliwkowy płaszczyk, który też będzie w któryś z kolejnych zakupów pokazany. Bawełniany taki żakiet, narzutka z takiego naturalnego aksamitu w pięknym kolorze. To można właśnie użyć jako takiego kardigana wręcz. Narzutka, żakieci, płaszczyk, kardigan, zwał jak zwał. W każdym razie tutaj mamy połączenie właśnie tych żółci i zieleni, co też bardzo jest takie jesienne i takie też wesołe dosyć. Można by też to na wiosnę użyć, bo są to takie rozświetlające kolory i to są takie odcienie żółci, które mi pasują, w których nieźle wyglądam, bo nie wszystkie żółte, no takie coś jakbym miała przy twarzy, to już nie jest mój kolor, źle bym wyglądała, spódnica ok. Natomiast te limonki i te takie jasne żółcie jak najbardziej są ok dla mojego typu urody. Tutaj jeszcze wystąpiła torba, retro torba, którą kupiłam też w niedawnych zakupach. Naprawdę świetna torba, zobaczcie, taka bawełniana. I ona bardzo fajnie rozwesela różne stylówy w tej kolorystyce. No i ostatni segment to będą po prostu jesienne liście, czyli wszelkie barwy jesieni połączone, i dynie, i bakłażany, i jakieś już brunatne liście, kasztany, wszystko w jednym. Kolorowy sweterek, właśnie ta spódniczka żółta. Tutaj nawet mam takie rajstopy też właśnie od pana znajomego ze sklepu naszego. Takie fajne wzory, mam je na sobie zresztą. O, takie rajstopy, takie esy, floresy w pięknym odcieniu, takim, nawet nie wiem jak to nazwać, takim, powiedzmy kasztanowatym, lekko rudawym. No i sobie tutaj wzięłam dodatki pasujące, żeby było tak kolorowo, wesoło. Jeszcze mam taki szal z futerka w różnych kolorach, który też fajnie tu pasuje. Wiecie co? Mam też zimowe futerko w takich kolorach, ale już nie brałam go, bo to są stylówki jesienne na razie. Nie przechodzimy jeszcze w takim róz i zimę, tylko ma być tak jesiennie i nastrojowo na razie. Także jest to jedna i ostatnia stylówa, to jest to, co ja mam na sobie, czyli sweter w paseczki wełniany. To jest vintage sweterek z H&M-u i vintage spódnica ze skóry, z zamszu. I ma bardzo fajny, teraz modny krój, właśnie taki długi, wąski, z tym tutaj rozcięciem takim, ona jest taka kopertowa, też do tych rajstop i do brązowych bodków, także taka stylowa, tutaj bardziej w kolorach jesieni. Tutaj ten sweter, słuchajcie, ma tyle odcieni, że w sumie jest tak neutralny, bo ma i fiolety, i jasne, i ciemne kolory, więc mogę go nosić, nie jest to jakieś, nie wyglądam w nim źle. Spódnica jest u dołu, więc nie gryzie się z moją cerą, bo to nie jest zdecydowanie mój kolor, jak chodzi o twarz. No, ale właśnie coś takiego już jak najbardziej jest neutralne. Można po prostu to nosić niezależnie od typu urody. Takie kolory, zestawienia kolorów. No i chyba to jest, słuchajcie, wszystko. Tak, zdecydowanie. Jesiennymi liśćmi skończyliśmy. Kasztany. Tutaj bardziej w stronę tych rajstop idę. Także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam podobają te stylówy, jak się podobają Wam zdjęcia. Jeszcze raz zachęcam do zaobserwowania Instagrama Ani i mojego. Polubcie koniecznie zdjęcia, bo naprawdę są tam fajne zdjęcia. Jakby ktoś chciał sesję fotograficzną, też można się zgłaszać na maila Ani, który też jest podany oczywiście w opisie filmu. Także słuchajcie, w tym jesiennym nastroju Was zostawiam, żegnam się z Wami i zapraszam Was już teraz na kolejny filmik, będzie to Zabieram Was do Lumpeksu. Nie, czekajcie, najpierw będzie haul lumpeksowy, a potem będą jeszcze dwa filmiki Zabieram Was do Lumpeksu na jesienne dostawy. Także serdecznie Was na to zapraszam, pozdrawiam Was i miłego popołudnia, pa!